Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o raporcie Zrównoważona Żywność w Polsce. A ze mną w studiu jest Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAF. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Polacy są zainteresowani produktami rolnictwa zrównoważonego? Polacy są przede wszystkim coraz bardziej świadomi. Wybierają produkty, które są zdrowe. Ważne jest dla nich miejsce wytworzenia produktów oraz sposób produkcji. Bardzo ważna jest również cena. To powinny być produkty wysokiej jakości za rozsądną cenę. I to wszystko cechuje rolnictwo zrównoważone. Z badań przeprowadzonych w ramach naszego raportu wynika, że 3 czwarte Polaków oczekuje zrównoważonej żywności i chce kupić zrównoważoną żywność w sklepach. Pytanie tylko, czy Polacy będą w stanie, będą chcieli więcej zapłacić za te produkty rolnictwa zrównoważonego? Polacy są w stanie zapłacić więcej. I tutaj przywołam znowu wyniki naszego badania. 73% Polaków jest w stanie zapłacić 20% więcej za produkty rolnictwa zrównoważonego. I to jest w porównaniu do produktów wytworzonych w produkcji konwencjonalnej. Jak przekonać więcej Polaków do tych produktów rolnictwa zrównoważonego? Polacy, mam wrażenie, bardzo dobrze znają ideę rolnictwa zrównoważonego. Potrzebują. Transparentności przekazu przede wszystkim, ponieważ pojawia się wiele definicji rolnictwa, wiele odcieni ma rolnictwo w dzisiejszych czasach. Mówimy o rolnictwie zrównoważonym, mówimy o rolnictwie regeneratywnym, pojawiają się definicje rolnictwa węglowego i to wszystko potrzebuje uporządkowania debaty publicznej na ten temat. Bardzo ważne są też, bardzo ważne jest też oznakowanie produktów rolnictwa zrównoważonego. I tutaj jest ogromna rola sieci handlowych, aby pokazać konsumentowi, gdzie może takie produkty otrzymać. Bo konsumenci są coraz bardziej świadomi i zwracają uwagę na etykiety. Zwracają uwagę na etykiety, ale też potrzebują mieć jasny przekaz, gdzie takie produkty mogą odnaleźć. A w takim razie, jaki potencjał ma ten rynek produktów rolnictwa zrównoważonego? Rynek rolnictwa zrównoważonego rozwija się bardzo dynamicznie. Z raportu wynika, że w średnim okresie czasu rynek ten ma szansę osiągnąć wartość 64,6 miliarda złotych. I tutaj jest bardzo duża szansa na zagospodarowanie takiej niszy, która powstała między rynkiem produktów konwencjonalnych a rynkiem produktów ekologicznych. Co musi się zmienić, by zwiększył się udział produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska? Wpływa na to wiele elementów. Przede wszystkim jest to wiedza, zarówno ze strony rolników, ale również samych firm. Rolnicy powinni poszerzać swoją wiedzę na temat rolnictwa zrównoważonego. Aby się tego nie obawiać, a firmy powinny również mieć świadomość, czego wymagają od rolników. Bardzo ważna jest również opłacalność, ponieważ zawsze powstaje pytanie, czy mi się to opłaca. I tutaj ważne są zachęty ekonomiczne i finansowe, zarówno te ze strony Unii Europejskiej, czyli tutaj mamy plan strategiczny wspólnej polityki rolnej, gdzie na ten cel przeznaczonych jest prawie 22 miliardy euro, więc jest to naprawdę wielka kwota. I w planie tym są już zaplanowane interwencje, czyli takie działania, które się nazywają ekoschematy, które wspierać będą właśnie te rozwiązania dotyczące rolnictwa zrównoważonego. To są na przykład płatności dodatkowe na stosowanie odpowiednich praktyk rolniczych, takich jak zmianowanie upraw czy uproszczona uprawa na polu. Z drugiej strony mamy podejście firm i tutaj. Również ważne są zachęty ekonomiczne i finansowe ze strony firm, jak na przykład odpowiednie umowy kontraktacyjne albo wsparcie w uzyskaniu, pomoc w wsparciu uzyskania tych dotacji ze strony Unii Europejskiej, albo optymalizacja kosztów produkcji razem z firmą. Ale tak naprawdę Europejski Zielony Ład sprawia, że te zmiany są nieuniknione. Tak, zmiany są nieuniknione, ale Europejski Zielony Ład będzie tak naprawdę tylko to wspierał. Co się powinno zmienić, żeby konsumentom było łatwiej zidentyfikować takie produkty rolnictwa zrównoważonego na sklepowych półkach? Kluczowe jest oznakowanie produktów i promocja zrównoważonej żywności. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do zobaczenia.